Witam serdecznie na odcinku informacyjnym o obozie Jazz Freestyle, ponieważ już za lekko ponad miesiąc organizujemy kolejną edycję obozu w Biskupicach z Darkiem Ilnickim. Witam cię, Darku. Witam serdecznie, już się nie mogę doczekać. Opowiedzmy może, jaki to będzie obóz. No bo będzie to podobny jak rok temu, ale w tym roku no inny termin. I widzimy się tylko w Biskupicach, nie w Zakopanem. Tak jest. Wspólnie z Michałem zdecydowaliśmy, że słuchajcie, zrobimy jeden obóz, ale mamy nadzieję, że będzie większy niż ostatnio, chociaż ostatnio było bardzo dużo. Teraz chcemy zrobić taki jeden duży turnus freestyle'owy, żeby tak. to się nie rozbijało na dwa obozy. Także słuchajcie, same konkrety. 27 czerwiec, 5 lipiec. Zapisujcie sobie ten obóz. Sokole Rancho, Biskupice, czyli tam, gdzie byliśmy. No i temat Just Freestyle Camp z Michałem. Tak, jako główno prowadzącym i pewnie ze mną jako kierownikiem. Także to chyba takie główne szczegóły, Michał, prawda? Tak jest. Jeśli chodzi o program, to codzienne treningi freestyle'u dla zaawansowanych i oczywiście dla początkujących. Również dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tym sportem. Jeśli chcecie nauczyć się chociażby nawet kapkować albo podstawowych trików, które wam się przydadzą. No nie tylko do freestyle'u, bo też piłkarzy możemy również serdecznie zaprosić, którzy chcą jakiś tam swój skill techniczny rozwinąć. Nauczycie się, jak panować nad piłką, tak byście wypanowali nad piłką, a nie na odwrót. Codzienne treningi freestyle'u, częste jakieś takie zabawy z piłką, nie tylko pod kątem freestyle'u. Mamy do dyspozycji boisko tartanowe, czyli powierzchnia, która jest taka najprzyjemniejsza do treningu freestyle'u. Będzie też również orlik do dyspozycji oraz takie wielkie trawiaste pole pod naszymi domkami. No i oprócz treningu freestyle'u to dla takich, to się przyda też takim bardziej zaawansowanym graczom, treningi motoryczne, takie uzupełniające pod freestyle, pod okiem Darka, więc Darek, może ty bardziej opowiedz o tych treningach. Tak, słuchajcie, ja tak szybciutko przypomnę o sobie, ja się zajmuję też przygotowaniem motorycznym od właściwie 15 lat. No i takim największym sukcesem pracowałem z kilkoma zawodowymi sportowcami, z tenisistami, z piłką nożną. Też z Michałowi pomagałem swego czasu przez bardzo długi okres właśnie w przygotowaniu motorycznym i we wdrożeniu go w to przygotowanie motoryczne. I tak pokrótce tylko powiem, no żeby osiągnąć maksimum swoich możliwości, musicie przygotowanie motoryczne, treningi przygotowania motorycznego mieć. Także mówi się, że wydolność naszego organizmu to są takie cztery nogi, gdzie pierwsze to jest przygotowanie motoryczne, druga to jest właśnie dieta, trzecia to jest przygotowanie psychologiczne i o tych trzech rzeczach ja wam wspomnę, a czwarta to jest właśnie to, za co odpowiada Michał, czyli typowo dyscyplina. Jeżeli dbamy o te cztery nogi, wtedy możemy osiągnąć 100% potencjału. Jeżeli nie dbacie, no to możecie sobie przeliczyć, jaki tam ten potencjał. Może nie do końca się to przelicza proporcjonalnie, ale pewnie jest to 70-60% waszych możliwości. I kończy się to też pewnie kontuzją jakąś. O właśnie, no i przede wszystkim no pomyślcie sobie, jeżeli ktoś nad tym przygotowaniem motorycznym siedzi, pracuje, jest w stanie trenować te 360-50 dni w roku, no a jeżeli niestety ktoś gdzieś tam nad tym nie pracuje, to ryzyko kontuzji jest duże, no i wypada wam bardzo wiele dni treningowych, czyli, a jak wiecie, mistrzostwo to są powtórzenia, a jak wypada dużo powtórzeń, no to niestety rywal może być od was lepszy, a tego bardzo nie chcemy i do tego nie dopuścimy. Jeszcze tylko kończąc, wspomnę też o tym, jak dbać o swoją dietę. Zrobimy sobie, mam nadzieję, wykład właśnie o tym, jak się dobrze odżywiać i o tym, jak przygotować się troszeczkę psychologicznie. To są tylko takie elementy, bo tu oczywiście wiadomo, że zajmują się tym inne osoby, natomiast siedząc w sporcie zawodowym, między innymi byłem trenerem kadry w szpadzie kobiet, gdzie byliśmy na Igrzyskach Olimpijskich, zajęliśmy 5. miejsce. Prowadziłem łącznie dwie kadry, plus zawodnika z tenisa ziemnego, który także był w kadrze Polski, plus kilku innych sportowców. Także podzielę się z wami tym, czego się przez te 15 lat nauczyłem i no jak się pracuje w sporcie zawodowym, postaram się wam pomóc, żebyście byli jak najlepszymi freestylerami. Tak jest, więc możemy spędzić bardzo fajnie czas i owocnie na takim obozie. No ci, co byli z roku na rok, od 2016 roku chyba, to doskonale wiedzą, na co się piszą, czyli pełny przygód wyjazd wspólny z freestylerami. Możecie poznać różnych freestylerów, będą to przyjaźnie na całe życie. Co, no przede wszystkim zdobędziecie fajnego skilla w gronie freestyle'owym. Słuchajcie, no co mamy dla was? Mamy dla was to, po co właściwie się tutaj połączyliśmy z Michałem, czyli zniżkę minus 100 zł. Ona obowiązuje do
środy, sobie rzeknę, żeby się nie pomylić, 18.05. Czyli do turnieju w Warszawie, bo turniej w Warszawie jest w środę. Zapisy są na stronie dtravel.pl, Michał to na pewno wrzuci. Tak, wstawię link w komentarzu. I tam jest też cały program obozu, także przeczytajcie sobie, bo oprócz tego jest tam jeszcze, są tam inne tak jakby tematy obozu i my realizujemy wszystkie te punkty. Wy oczywiście macie cały obóz freestyle'owy, a dodatkowo jeszcze wyjazdy nad wodę, różnego rodzaju inne atrakcje. Także plan jest nabity jak Mikołaj po świętach, można powiedzieć, że naprawdę będzie tam co robić i no, jesteśmy w zielonym terenie, świeże powietrze, wkoło las. Także naprawdę, naprawdę fajna sprawa. I kończąc, oprócz tej zniżki minus 100 zł, na stronie macie dodatkowe zniżki. Tam sobie możecie zobaczyć mniej więcej, jeżeli komuś polecicie ten obóz i ktoś się zapisze na wasze, tak jakby z waszego polecenia, trzeba o tym wspomnieć przy zapisie, wtedy dostajecie 50 zł. Czyli jeżeli zapiszecie 4 osób, 2 stówki leci do was. Przeczytajcie sobie dokładnie dodatkowe zniżki. Jak macie pytania, na stronie dtravel.pl jest kontakt do pani Moniki. Ona wam na te wszystkie pytania odpowie. I to chyba, Michał, wszystko. Nie wiem, czy o czymś jeszcze zapomniałem, ale chyba nie. Jeszcze mogę dodać, że na takich obozach robimy sobie turnieje freestyle'owe, rodem z Mistrzostw Świata, wszystkie konkurencje, poczynając od Battle, Challenge, Sick Free, Variety, nawet sobie pogramy w turniej Pannę, to już jak będziecie chcieli. I to też sprawi, że jako freestylerzy fajnie się rozwiniecie, bo takie pierwsze stresy występowania przed publiką, jeśli ktoś jeszcze nie występował przed publiką, macie za sobą. I takie występowanie na obozach, na turniejach, bo robimy taki wielki finał przed wszystkimi uczestnikami obozu, nie tylko freestyle'owego, bo też tam dzieci z obozu Ninja oglądają nasz pokaz, to będziecie mieli okazję właśnie tak wystąpić przed publiką i przejść te swoje takie pierwsze kroki występowania, przejść te swoje pierwsze stresy na takich prawdziwych zawodach, z prawdziwego zdarzenia. Ten stres, nad tym stresem będziecie dużo lepiej panować. Sprawdzone info, mówili mi obozowicze, że to bardzo, bardzo im pomagało, wytrenowało na następne turnieje i też tak z roku na rok się rozwijają dzięki temu, więc tak jest, też kolejny taki punkt programu. Czy według was wygrał Filip? Byłem na tym pokazie, byliśmy z całą grupą tam naszą sportową, super sprawa. No i tak jak tutaj Michał powiedział, no nie wiem, jak Robert Lewandowski zagrał swój pierwszy czy drugi mecz, na pewno nie wypadł za dobrze. Mhm. Dlatego, a szczególnie przed dużą ilością kibiców, czy przed w ogóle jakąś ilością osób, dlatego taki właśnie turniej przed obozowiczami, no daje naprawdę super doświadczenie. I już kończąc temat, to już takie ściśle powiedzenie trenerskie u nas, że najgorsze zawody są lepsze niż najlepszy trening, czyli no, zawody zawsze ta adrenalina powoduje, że wspinacie się dużo wyżej i na dużo większy poziom i naprawdę, tak jak Michał wspominał, no to przetarcie takie mentalne jest nieodzowne i na pewno da dużo wam potem w turniejach. Tak jest, czyli wszystkie zaawansowane oraz początkujące osoby serdecznie zapraszam. Ja tak samo. Miejsca są ograniczone, więc kupujcie jak świeże bułeczki miejsca. Niepowtarzalne, bo to jest taki jedyny obóz freestyle'owy, freestyle futbolowy w Polsce. Nie ma takiego drugiego. Tak jest. I dołączmy to, że o przygotowaniu motorycznym jeszcze też to jest dla was ogromny plus, bo pewnie większość z was no, nie trenuje na co dzień z trenerem przygotowania motorycznego. No, profesjonalni sportowcy mają swoich trenerów przygotowania motorycznego, czy tam personalnych może. A tu myślę, że żaden z was pewnie no, poza kontaktem z obozem nie mieliście. I postaramy się, no to co robiliśmy ostatnio na obozie, to były podstawy, a teraz postaramy się, myślę, że iść dwa levele wyżej, no bo rok minął, mam nadzieję, że to co mieliście zadane i to co się ode mnie dowiedzieliście, było robione, a jeśli nie, to sobie szybko przypomnimy. No i nowicjusze też dostaną dla początkujących. Oczywiście, że tak, podzielimy się na zawsze na grupy te, które ćwiczą już z trenerem, czy ćwiczą jakoś tam fizycznie i są bardziej sprawni, i na tych, którzy dopiero zaczynają, także Dla każdego dobierzemy odpowiedni poziom. No i chyba wszystko wiemy, więc 27 czerwca do 5 lipca Biskupice, Sokole Rancho, obóz freestyle football. Czekamy na was, no i mam nadzieję, że do zobaczenia. No więc jeśli macie jakieś pytania co do zapisów, piszcie w komentarzach. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Pamiętajcie, po prostu trenujcie i widzimy się na obozie. Cześć! Do zobaczenia!